Dzień dobry Państwu. Nazywam się Stanisław Adamczyk. Chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać o zjawisku przemocy finansowej. Zjawisko przemocy finansowej jest czymś nowym w obiegu intelektualnym. Natrafiłem na nie podczas zajmowania się problemem kredytów frankowych. I zainteresowało mnie, dlaczego te osoby nie są w stanie wyegzekwować sprawiedliwości. Postanowiłem zanalizować temat głębiej i doszedłem do bardzo ciekawych wniosków. Otóż, drodzy Państwo, przemoc finansową należy analizować z perspektywy różnorodności kapitalizmu. Jak wiemy, w świecie mamy kapitalizm anglosaski, kapitalizm norweski, kapitalizm niemiecki, kapitalizm francuski, kapitalizm azjatycki. Zjawisko przemocy finansowej jest najbardziej charakterystyczne dla kapitalizmu anglosaskiego, gdzie rynek jest narzędziem alokacji środków produkcji i narzędziem rządzącym gospodarką. Jeśli zbudowalibyśmy oś OX i umieścili na tej osi różne systemy kapitalistyczne, to na jednym końcu tej osi znalazłaby się gospodarka amerykańska, a na drugiej gospodarka niemiecka. Gospodarka niemiecka wykazuje największy stopień koordynacji, współpracy aktorów ekonomicznych, natomiast gospodarka amerykańska jest gospodarką, w której to rynek decyduje i siła przetargowa poszczególnych graczy. Mniej więcej zarysowałem temat. Teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli na liczby, które charakteryzują polski krajobraz ekonomiczny. Otóż majątek Polaka. Przeciętny Polak jest 4 razy biedniejszy od Greka. Jego majątek wynosi 20 tysięcy dolarów. To jest oczywiście przeciętny majątek. Tu mamy majątki bardzo bogate i mamy oczywiście majątki ujemne, gdzie jedynym składnikiem jest duży dług. Kolejny parametr to jest 16 miliardów euro wytransferowane za granicę w formie dochodów z zagranicznego kapitału. Kolejny parametr to jest 25% bezrobocie wśród młodych. Kolejny parametr to jest 30 milionów funtów zysku netto spółki Provident, spółki udzielającej kredyty lichwiarskie na rynku polskim. Kolejny parametr to 97 milionów złotych zysku netto spółki Kruk, spółki, która się zajmuje windykacją długów na rynku polskim. 41 miliardów złotych to są zaległe płatności Polaków. To jest rekord. 6,1% Polaków nie płaci zobowiązań w terminie. W ubiegłym roku zlicytowano prawie 25 tysięcy nieruchomości za długi. I teraz najciekawsza liczba. 46 tysięcy to jest średniomiesięczny dochód komornika. Jak wiecie Państwo, komornik to jeden z najbardziej rentownych i dochodowych zawodów w kraju. Okraszę jeszcze te liczby kolejnymi parametrami. Otóż w Polsce mamy 31 tysięcy bezdomnych. No i na koniec liczba bardzo smutna. W 2013 roku Polacy popełnili 6093 samobójstwa. Pewnie zastanawiam się Państwo, dlaczego podaję takie negatywne przykłady liczbowe, kiedy wokół Polska kwitnie, wszędzie budują się autostrady, powstają wspaniałe apartamentowce, Warszawa wokół nam rośnie. Otóż, drodzy Państwo, rośnie, natomiast jest to okupione wielką traumą społeczną.
I ta trauma wynika właśnie z tego naszego zjawiska przemocy finansowej. Zdefiniuję tą przemoc finansową. Otóż ta przemoc finansowa jest to taki rodzaj relacji ekonomicznej, w której podmiot o silniejszej pozycji przetargowej, intelektualnej lub informacyjnej wykorzystuje stosunek finansowo-prawny do podporządkowania sobie lub wyzyskania słabszego uczestnika rynku. W efekcie tego niewspółmiernie wzbogaca się kosztem poszkodowanego, znajdującego się w sytuacji przymusowej lub posiadającego słabszą pozycję negocjacyjną. W wyniku takiej transakcji ekonomicznej dochodzi do przerzucenia czasami na słabszego uczestnika rynku niewidocznego kosztu transakcyjnego lub ryzyka. Skąd się przemoc finansowa bierze? Otóż jej źródłem jest ideologia, w której żyjemy. Jak wiemy, świat jest chaosem. Ten chaos i jego rozumienie musimy w jakiś sposób uporządkować. Więc świat porządkują nam ideologie. One pokazują nam sensy i one pokazują nam cele. Kapitalizm jest też swego rodzaju ideologią. Jest to ideologia, w której kluczowym elementem analizy gospodarczej jest siła przetargowa. Ta siła przetargowa powoduje, że dochodzi do określonych zjawisk ekonomicznych, gdzie jedna strona jest w stanie podporządkować sobie drugą. W Polsce źródłem ideologicznym przemocy finansowej są reformy programu Balcerowicza, gdzie wdrożono najbardziej agresywną formę kapitalizmu opartą na konsensusie waszyngtońskim. Konsensus waszyngtoński zakładał wolne przepływy kapitałowe, wolne przepływy towarów i usług, a także prywatyzację majątku państwowego oraz przede wszystkim uwolnienie cen wszystkich procesów. Co tak naprawdę oznacza utowarowienie przestrzeni społecznej i utowarowienie poszczególnych procesów gospodarczych. Chciałbym teraz po kolei, żebyśmy przeszli przez instytucje gospodarki kapitalistycznej, które nadają czynnikowi kapitałowemu silniejszą pozycję przetargową. Otóż pierwszą i podstawową instytucją są wolne przepływy kapitału. Wolne przepływy kapitału oznaczają tyle, że kapitał decyduje, w których miejscach świata będzie pracował dla ludzkości. Najlepszym przykładem tu z Polski jest spółka LPP. Spółka LPP powstawała na początku XXI wieku. Kapitał na swój rozwój otrzymała od polskich ciułaczy, od polskich funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Tak więc wykorzystała nasz polski kapitał. Wykorzystała go do tego, żeby wyprodukować pewien produkt. Ten produkt to były ubrania. Znamy te ubrania w sklepach marki Reserved, Crop. Z tym, że ta produkcja odbywała się w krajach o najniższych kosztach pracy. Jak wiemy, LPP nie szyje w Polsce, tylko szyje w krajach,
gdzie jest tanio, czyli aktualnie na przykład w Bangladeszu. Znana nam jest ostatnio wielka katastrofa, gdzie zawaliła się hala produkcyjna i zginęło 1100 osób. Właśnie w tej hali między innymi LPP produkowało towary, które sprzedaje na polskim rynku. Ale te wolne przepływy kapitału oznaczają też, że kapitał ma wybór jurysdykcji, gdzie może się opodatkować. Więc kapitał wybiera te jurysdykcje, gdzie opodatkowanie jest niskie. Powoduje to zjawisko globalnego równania w dół. Kapitał rejestruje spółki głównie tam, gdzie opodatkowanie jest najniższe. Nasza spółka LPP oczywiście też wykorzystuje przyjazne jurysdykcje podatkowo, żeby w Polsce nie zapłacić zbyt wielkiej kwoty podatku. Znamy w tym roku przykład wyprowadzenia znaków towarowych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich w celu zmniejszenia podstawy opodatkowania i w ten sposób obniżenia kwoty podatków. No jak Państwo widzą, ten przykład obrazuje nam pewne zjawisko. Kapitał przepływa z kraju do kraju, tam gdzie jest najtaniej wyprodukować, tam gdzie można najwięcej zarobić i tam gdzie się można najniżej opodatkować. Ale my, ludzie, jesteśmy przywiązani do miejsca w przestrzeni. My mamy swoich znajomych, mamy rodzinę, mamy dzieci. My nie możemy tak podążać za kapitałem. Więc cóż to oznacza? Z chwilą, kiedy uwolniono kapitał, zerwano więź pomiędzy człowiekiem i pieniądzem. I pieniądz przestał tak efektywnie pracować dla lokalnych społeczności. Niestety ten proces równania w dół oznacza bardzo agresywny wyścig o przyciągnięcie kapitału. Kraje starają się zachęcić kapitał, tworząc przyjazne regulacje, obniżając stawki podatkowe, obniżając wszelkiego rodzaju koszty, także koszty związane z pracą. Popularne stają się umowy zlecenia, popularne stają się umowy o dzieło, co prowadzi do tego, że systemy ubezpieczeń społecznych są niedofinansowane. Może na tym etapie Państwu podziękuję. W drugiej części mojego wykładu skoncentruję się na kolejnych przykładach asymetrii siły przetargowej pomiędzy kapitałem a pracą. Dziękuję bardzo.